Wydawało się, że swoje mroczne czasy polska piłka nożna już ma za sobą. Fryzjer siedzi w pace, sędziowie przeszli na zawodowstwo, a mecze są nagrywane od ekstraklasy po C-klasę. Tymczasem doniesienia w ostatnich latach o tak zwanych mecz fixingu, czyli ustawianiu spotkań pod zakłady bukmacherskie, sprawiają, że naprawdę ciarki przechodzą i wracają najgorsze demony. My, czyli AKS Zły, staramy się tworzyć tą jasną stronę polskiej piłki nożnej, a dzisiaj ze mną jest człowiek, który zbadał dogłębnie jej najmroczniejszą stronę, tę stronę, której powinniśmy się wstydzić. Jest ze mną dziennikarz oraz autor bloga Piłkarska Mafia, Dominik Panek. Dzień dobry. Ja się tak zastanawiam, bo gdybym był przestępcą ustawiającym mecze w Polsce i myślałbym o ludziach, którzy przeszkadzają mi w realizacji moich interesów, no to Dominika Panka umieściłbym na szczycie tej listy. Czy masz czasami takie uczucie, że wychodzisz z jakiegoś lokalu i oglądasz się, czy na przykład w samochodzie ktoś nie siedzi i nie patrzy na ciebie? Nie, no teraz już nie mam takich odczuć. Może kiedyś z 10-12 lat temu, kiedy afera korupcyjna w polskim futbolu była u szczytu swojej, powiedzmy tak w cudzysłowie, kariery, no to takie myśli dotyczące własnego bezpieczeństwa przechodziły mi przez głowę, ale tak naprawdę, ponieważ ja dziennikarzem jestem od dawna, zajmowałem się różnymi sprawami, także dziennikarstwem śledczym, to tak szczerze mówiąc nie obawiałem się jakiegoś takiego zagrożenia fizycznego, zresztą nigdy nie było jakby takich gruźb fizycznych, były innego rodzaju, ale nie bardzo chcę o tym rozmawiać. A jak to się stało, że zacząłeś zajmować się tropieniem afer i przekrętów w polskim futbolu? Byłem dziennikarzem Radia Wrocław w 2004 roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o ustawianiu meczów piłkarskich w Polsce. Ponieważ zajmowałem się właśnie działką kryminalną, tu połączyły się dwa wątki, sportowy i kryminalny, a ja też interesowałem się sportem, więc jakby tak naturalnie trafił ten temat do mnie. Zresztą ja się pierwszy dowiedziałem o śledztwie, które zostało wszczęte w sprawie ustawiania meczów przez Polar Wrocław. Napisała o tym Gazeta Wyborcza Wrocław i zacząłem ten temat ciągnąć. No i tak zajmuję się nim już kolejny rok, to będzie od 2004, 20 lat prawie. To przeglądając twojego bloga, można odnieść ciekawe wrażenie, bo głównym tematem obecnie są zakłady bukmacherskie i match fixing. I głównie te afery dotyczą piłkarzy z tych niższych lig, czyli powiedzmy od drugiej ligi w dół. Z drugiej strony mamy też dużo tematów takich odprysków spraw przed 15-20 lat, czyli kasacja dotycząca Fryzjera, czyli jakieś oddalenie zarzutów w sprawie jakiegoś sędziego, czyli skazanie jakiegoś sędziego, którego pamiętamy z początku pierwszej dekady XXI wieku. Wyraźnie zmienił się też pejzaż przestępczości w polskim futbolu. No tak, zmienił się jej charakter przede wszystkim. No nie ma już takiego ustawiania meczów, że tak to nazwę wulgarnego, że ustawiało się mnóstwo meczów na chama, że nikt się nie przejmował o tym, czy będzie wiadomo o tym, czy nie. Taki był właśnie początek XXI wieku. No teraz jakby dzieje się to bardziej tak w sposób skryty i inny ma to charakter. Już nie ustawiamy wyników meczów, a jeżeli mówi się o ustawianiu meczów, to właśnie w kontekście jakichś poszczególnych wydarzeń podczas spotkania piłkarskiego typu żółte kartki, liczba strzelonych goli i na tym właśnie polega ten proceder, o którym teraz mówimy i który staje się coraz bardziej groźny, zwłaszcza, że w grę wchodzą coraz większe pieniądze, a w ten proceder zaangażowana jest chociażby azjatycka mafia bukmacherska. Mój znajomy, który prowadził social media polskiego klubu z drugiej ligi, mówił, że regularnie otrzymywali na fanpage wiadomości ze strony różnych graczy, tak, którzy obstawiali te wyniki, a następnie zarzucali temu klubowi, że ten mecz został upuszczony. Czy to nie jest tak, że przez to, że ten proceder mecz fixingu stał się powszechny, już też zmieniła się optyka, postrzeganie piłki nożnej i czasami po prostu czysto przegrany mecz jest interpretowany jako mecz puszczony, czyli jakby nastąpiło takie świadomościowe zabrudzenie też rywalizacji sportowej? Na szczęście nie jest to jeszcze powszechny proceder. To jednak
miejmy taki umiar w porównaniu z tym, co działo się w latach 2000, dlatego że według Sport Radaru w ubiegłym roku zostało ustawionych prawdopodobnie około 1200 spotkań w 12 dyscyplinach sportowych, z czego w piłce nożnej około 775. No jak na 98 krajów, które wymienia ten raport, to nie jest tak dużo. W Polsce miało dojść do ustawienia lub próby ustawienia pod nielegalne zakłady bukmacherskie około 35 spotkań. No to nie jest jeszcze duża liczba, bo jak sięgniemy pamięcią 19-18 lat temu, to mówiliśmy o 5-10 kilkunastu meczach w ciągu jednej kolejki, więc ten proceder nie jest jeszcze taki duży, aczkolwiek no, jest niebezpieczny. Ja o tym mówię już od wielu lat, że to jest teraz największe zagrożenie dla polskiej piłki, że prawdopodobieństwo, że wróci ustawianie meczów na taką skalę, jaka była po 2003 roku, kiedy ustawiano mecze pod tytuły mistrzowskie, pod tytuły zdobycia Pucharu Polski, pod kątem awansów czy utrzymania się, no to to było na masową skalę, wchodziły w potężne pieniądze. No teraz mówimy o podejrzanych z poprzedniego sezonu kilkunastu meczach w trzeciej, czwartej lidze, więc nie jest to jeszcze takie poważne zagrożenie, aczkolwiek jeżeli popatrzymy na bezczelność co po niektórych uczestników tego procederu, chociażby ta ostatnia sprawa z Zielonej Góry, kiedy pojawił się w klubie Lechia Zielona Góra obywatel Mołdawii, który zaproponował ustawienie meczu, a przedstawiał się początkowo jako sponsor. No, to jest wyjątkowa bezczelność. Z drugiej strony być może mu wcześniej się udawało dojść do takiej umowy w cudzysłowie z klubami, dlatego czuł się naturalnie w tej sytuacji. On się czuł naturalnie prawdopodobnie. Tego na razie się nie dowiemy, bo sąd zielonogórski zafundował mu 3-miesięczny odpoczynek w tymczasowym areszcie. Prokuratura w Zielonej Górze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, nie ujawnia na razie żadnych szczegółów. Nie wiemy, na jaką to skalę, czy ten człowiek wcześniej próbował ustawić mecze, czy to być może był jego pierwszy taki przypadek, nie sądzę. Więc prawdopodobnie dowiemy się o szczegółach tej sprawy dopiero wtedy, kiedy prokuratura albo zechce cokolwiek więcej powiedzieć, lub do sądu trafi akt oskarżenia w tej sprawie. No nie jest to jedyne śledztwo w Polsce, które toczy się w sprawie match fixingu, bo odrębne śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Szczecinie, gdzie badane są wątki trzech klubów i kilkunastu osób. Jeżeli uda zakończyć się tę sprawę aktem oskarżenia, być może dowiemy się, na jaką skalę polska piłka, przynajmniej w tych niższych ligach, jest zinfiltrowana przez bukmacherskie mafie pochodzące z zagranicy. Więc to nieprzypadkowo te mafie wybierają te niższe szczeble rozgrywkowe, gdyż tam piłkarze uczestniczący zarabiają, no ile zarabia piłkarz w trzeciej lidze? 2000, 3000 złotych pewnie w tych klubach. To nie są wysokie pensje, więc są w jakimś stopniu podatni na propozycje korupcyjne. Jeżeli chcecie zobaczyć przykład tego, polecam wam znaleźć na YouTubie mecz Lechia Zielona Góra Odra Wodzisław. To, co wyrabia bramkarz drużyny z Wodzisławia Śląskiego, jest to coś niesamowitego. Jego pady przy strzałach na bramkę przypominają pady człowieka, który rzuca się na kanapę o trzeciej rano, a nie bramkarza piłkarskiego. Naprawdę, plus jeszcze faule zawodników z Wodzisławia, którzy bezpardonowo wjeżdżają w nogi. I właśnie tego typu wydarzenia są obstawiane, takie szczególne, jak czerwona kartka czy rzut karny. Tak, albo liczba goli, które muszą paść w danej połowie, ewentualnie w całym meczu. I nic dziwnego, że zdarzały się mecze, które były przedłużane o 5-10 minut, żeby udało się strzelić jeszcze jednego tego gola, żeby te zdarzenia, które były obstawiane w zakładach bukmacherskich, udało się jakby osiągnąć i żeby osoby, które zaangażowały w to duże pieniądze, bo mówimy o dziesiątkach tysięcy euro, mogły na tym procederze zarobić. Inna kwestia jest taka, że rzeczywiście to, co się dzieje w czasie tego meczu, jest zaskakujące, budzi uśmiech, a może wręcz zgrozę, bo nie wiadomo, czy śmiać się, czy jeżeli to jest taki po prostu polski futbol, czy odczuwać niepokój ze względu na to, że to mogło być ustawione. Jak ten piłkarz Odry Wodzisław, który pod pressingiem dokonał takiego efektownego dośrodkowania we własne pole karne. Tak, to było naprawdę wspaniałe zagranie. Szkoda, że to na swoją bramkę zostało jakby skierowane to nagranie, na swoje pole karne. Natomiast potrafię sobie też wyobrazić, że w polskim futbolu, zwłaszcza w niższych ligach, no, takie sytuacje zdarzają się dlatego, że nasi piłkarze nie grają najlepiej. No,
To, co mówisz o tym, że minęły mroczne, to co powiedziałeś na początku, że minęły mroczne czasy polskiego futbolu, no mroczne czasy minęły korupcji, natomiast mroczne czasy dotyczące poziomu, zwłaszcza drużyn naszych występujących w pucharach europejskich, pomijam ostatnie spotkanie Lecha Poznań, no wołały o pomstę, tak? No to jest naprawdę, czasami człowiek wstydzi się po prostu to oglądać. Tak, to jednak chyba wynika z czegoś innego, po prostu z niskich kompetencji zarządczych, włodarzy w polskich klubach, gdzie jest dosyć spora kasa, te pieniądze są marnotrawione, natomiast ten proceder ustawiania meczy pod zakłady bukmacherskie, on jest jednak obecny nie tylko w Polsce. To ma charakter jednak ogólnoświatowy i dotyczy też wielu innych dyscyplin, jak sobie rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, też tenis czy koszykówka, prawda? Tak, chociażby krykiet nawet, bo i ta dyscyplina znalazła się w ostatnim raporcie Sportradaru, że on jest wśród tych jednych z popularniejszych dyscyplin, w których ustawia się mecze właśnie pod nielegalne zakłady bukmacherskie. Mhm. A czy jest jakiś pomysł, nie wiem, może ty myślałeś o tym, jak można z tym procederem walczyć? Czy po prostu jedynym środkiem by było zastosowanie czegoś takiego, jak na przykład, no nie wiem, zakazanie obstawiania zawodów sportowych w zakładach bukmacherskich, co de facto by oznaczało koniec tych wszystkich firm bukmacherskich? Czy tylko jakaś regulacja na poziomie regionu czy kraju byłaby w stanie to ukrócić? Czy powinniśmy raczej promować etyczne postawy, a no wiadomo, jak z tym jest, że zawsze znajdą się słabi ludzie. No tak, o etycznych postawach no to generalnie nie ma się co tutaj zbytnio rozwodzić, no bo wiadomo jak jest, są różni ludzie. Natomiast co do przepisów, które dotyczą zakładów obstawiania wyników meczów piłkarskich czy różnych zdarzeń, no to one są dosyć takie rygorystyczne i PZPN wprowadził swoje przepisy, które regulują i zabraniają na przykład piłkarzom, działaczom, sędziom uczestniczenia w zakładach bukmacherskich, wykupowania tych kuponów, że tak to nazwa, no, co jakby nie zawsze jest skuteczne, bo zawsze po pierwsze można zrobić to przez rodzinę, po drugie można skorzystać z nielegalnie działających w Polsce firm w internecie, po trzecie no niektórzy przez głupotę po prostu wydaje im się, że im się uda, tak jakby chociażby była historia no sprzed lat, co prawda, sprzed 8 lat znanego wówczas sędziego piłkarskiego ekstraklasy, pana Huberta, który był jednym z pierwszych polskich sędziów zawodowych. Nadzieja polskiego sędziowania w pewnym momencie. Tak, nadzieją był w pewnym momencie, później jego kariera się skończyła. Podobno dalej teraz działa w PZPN-ie, tylko już nie jest. Ciekawe, on chyba poszedł po prostu gdzieś do kolektury i obstawiał sobie na papierze, nie? Po prostu jakiś kibic, który znał go z twarzy, nakręcił go, czy zrobił zdjęcie i sprawa stała się głośna, został ukarany, no ale to pokazuje, że czasami nawet ci ludzie, którzy są wysoko, tak, postępują i nie wiadomo, czy to było po prostu uzależnienie od hazardu, czy to po prostu była chęć zarobienia, wydawałoby się, łatwych pieniędzy, co nie jest prawdą, bo wiemy, że tak naprawdę to mało kto wygrywa w tych zakładach bukmacherskich, to firma ma na tym zarobić, a nie osoby grające. I to są te dwie kwestie, ale trzecia kwestia jest tego, jak to rozwiązać, tak? Czyli nie możemy liczyć na to, że wszyscy będą postępować etycznie, te przepisy, które są, nie działają, więc być może powinno w jakiś sposób tutaj interweniować państwo, żeby te przepisy obowiązujące zakłady bukmacherskie powinny się zmienić. Teraz Brazylia, która dosyć mocno walczy z ustawianiem meczów piłkarskich, jeden z deputowanych chce wprowadzić takie zmiany, które ograniczałyby liczbę zdarzeń piłkarskich, które można obstawiać. Czyli można byłoby obstawiać tylko gole, liczba goli strzelonych w meczu i wynik. Nie byłoby żółtych kartek, nie byłoby rzutów rożnych, rzutów wolnych i tak dalej, i tak dalej. Coś, na co trudno w sposób nieczysty wpłynąć. Tak, że na to już mało kto by sobie pozwolił, bo to już byłoby widać. Mhm. Tak? No tam jeden z piłkarzy, który dostał żółtą kartkę, został zdyskwalifikowany, czy zawieszony raczej na 3 lata i musiał zapłacić 15 000 euro kary. Tylko za to, że dostał żółtą kartkę. Tak? Kara była natychmiastowa i surowa. Więc no, widać, że w różnych krajach próbują sobie z tym związki sportowe, a także państwo radzić. No, u nas ostatnia informacja z PZPN-u o tym, że postępowania dyscyplinarne zostały wszczęte, pochodzi z grudnia. Od tego czasu czekamy. No, minęło już prawie 6 miesięcy. Jakie będą tego skutki? Z tego, co dowiedziałem się dzisiaj, te postępowania dyscyplinarne
dyscyplinarne w komisji dyscyplinarnej PZPN-u dalej trwa, przesłuchiwani są ci podejrzani piłkarze, którzy mieli uczestniczyć w ustawianiu meczów. No, mówimy o jakich klubach? To są rezerwy Pogoni Szczecin? To jest Odra Wodzisław? Mówimy o Elblągu, o Concordii Elbląg i mówimy o Kartuzy i Kartuzy, bo to tych trzech klubów dotyczyły ostatnie postępowania. No ale nie wszyscy ci podejrzani ludzie, którzy grali w tych meczach, już są dalej w Polsce. No, już nie można ich wezwać. No, PZPN czekał, zwlekał, a być może nie zwlekał, ale oni szybciej wyjechali i prawdopodobieństwo, że oni zostaną przesłani jest dosyć niewielkie. No więc ta kara po pierwsze musi być sprawiedliwa, surowa i szybka. Jeżeli nie mamy szybkiej kary, to ludzie nie będą myśleć, że oni zostaną ukarani, będzie im się wydawać, że im się uda. No bo co z tego, że mieliśmy wielką aferę korupcyjną w latach 2003-2006, kiedy ostatnie wyroki w tym najważniejszym wątku dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, której szefem miał być fryzjer, zapadały w ubiegłym roku, a dalej czekamy, co zrobi Sąd Najwyższy, bo jeżeli się okaże, że skasuje ten wyrok w przypadku kilku oskarżonych już skazanych, no to te sprawy mogą się po prostu przedawnić. A masz takie poczucie, że jednak afera korupcyjna, jej skutek oczyścił polski futbol z pewnych procederów korupcyjnych, które wcześniej może nie tyle uchodziły na sucho, a może tak, może właśnie uchodziły na sucho, a nawet były systemową częścią polskiej rzeczywistości piłkarskiej. Na pewno były systemową częścią. To na 100% była systemowa część i stanowiąca większość jakby środowiska piłkarskiego i tego, co się działo w polskiej piłce. Dlatego, że jeżeli mówimy o ponad 600 czy 700 ustawionych meczach w ciągu kilku lat, no to jest gigantyczna liczba. Tak? Jeżeli ustawiamy spadki, awanse, Mistrzostwa Polski na szczęście nie. Zdobycie Pucharu Polski, no to mówimy, że... 93. Tak, ale to nie mówię teraz o 93, mówię 2004-2005 i Puchar Polski, który zdobył Grodlin Grodzisk Wielkopolski po ustawionym meczu z Zagłębiem Lubin. Na szczęście Grodlin stracił ten Puchar Polski bodajże 2 lata temu. Po prawomocnych wyrokach udało się odebrać temu spadkobiercy tamtego klubu ten puchar, więc mówimy, że to było rzeczywiście systemowe. Czy udało się to oczyścić do końca? No, ostatnia historia, o której dużo mówiliśmy, dużo pisaliśmy, bardzo dużo pisał Szymon Jadczak, więc sprawa awansu Czesława Michniewicza na stanowisko trenera reprezentacji pokazuje, że nie dla wszystkich to, że ktoś miał jakieś dziwne kontakty z człowiekiem, który odpowiadał w sposób systemowy za ustawianie meczów w Polsce, przeszkadzały w tym, żeby taka osoba zajęła najważniejsze stanowisko w polskim futbolu, bo nie jest najważniejszy prezes. Prezes siedzi tam, rządzi, załatwia swoje sprawy, rządzi polską piłką, ale naszą reprezentacją, naszą polską, a nie reprezentacją PZPN-u, zajmuje się trener reprezentacji. Jeżeli mówimy w tym kontekście właśnie o człowieku, który kilkaset razy kontaktował się z Ryszardem F., czyli fryzjerem, który teraz spędza czas w zakładzie karnym za ustawianie meczów, no to wydaje mi się, że takie osoby nie powinny wracać do polskiej piłki, a o takich osobach mówimy wielu, tylko że one zajmują znacznie mniej prestiżowe stanowiska gdzieś tam na prowincji, przepraszam, że tak to nazwę, polskiego futbolu. Myślisz, że jakieś uwikłanie w jakimś stopniu w proceder korupcyjny powinno być dyskwalifikującym dożywotnim wyrokiem dla człowieka? Bo wiesz, ja się tak zastanawiałem w momencie, kiedy zaczęto strzelać do Michniewicza po jego nominacji na stanowisko selekcjonera. Po pierwsze, dlaczego teraz? Dlaczego nie było tej argumentacji w momencie, kiedy został trenerem Legii Warszawa? Dlaczego nie było tego, kiedy został selekcjonerem młodzieżowej reprezentacji Polski? Nie? I przede wszystkim, okej, nawet jeśli on wtedy jako młody trener był w jakiś sposób uwikłany, wiedział o czymś, to nie do końca wiemy dokładnie, jaka była jego rola. Okej, tutaj cała historia, dokładnie telefon po telefonie i skojarzenie tego z konkretnymi meczami, które sporządził Szymon Jadczak, to troszeczkę rozjaśnia. Muszę powiedzieć, że w tym momencie, o ile wcześniej się skłaniałem raczej, żeby bronić Michniewicza, to zacząłem się zastanawiać, tak? Bo faktycznie, że on to dzwonił przed meczem, po meczu, tak? Czyli musieli, po meczach, które były przekręcone, musieli też o tym rozmawiać, ale nie myślisz, że skoro minęło już tyle lat, on wtedy był młodym trenerem
i teraz no jednak wykonał jakąś pracę na rzecz swojego rozwoju i jest niezłym trenerem piłkarskim, to być może powinniśmy jednak mu wybaczyć, zapomnieć o tym. No, to bardzo po chrześcijańsku jest, tak? Oczywiście należy wybaczać. Ja jak najbardziej jestem zwolennikiem wybaczania. Mówisz, że nie mówiliśmy o tym przed tym, jak zostawał trenerem młodzieżówki. Ja o tym pisałem i kilku dziennikarzy także pisało. Nie mówiliśmy o tym, kiedy zostawał trenerem Legii, dlatego że to jest prywatny klub. Prywatne kluby mnie nie interesują. To jest decyzja ich właścicieli i ich kibiców, kogo chcą zatrudniać. Czy to jest trener, który dzwonił do fryzjera, albo fryzjer dzwonił do niego, czy jest to piłkarz, który został skazany za korupcję, czy to jest trener bramkarzy, który został skazany za korupcję. To mnie nie interesuje. Mnie interesuje w tym kontekście tylko reprezentacja Polski. Dlatego, że reprezentacja Polski, mówiąc pompatycznie, no jest czymś najważniejszym w polskiej piłce i powinna być absolutnie odcięta od tego typu zachowań i od niejasnych sytuacji nawet. Bo my w kontekście Czesława Michniewicza, ja to powtarzam od zawsze, nie mówimy o tym, że on został skazany, że on był winny. Mówimy tylko po prostu, że utrzymywał kontakty z ludźmi, z którymi nie z człowiekiem, z którym nie powinien utrzymywać kontaktów. Jasne. A czy uważasz, że w tej chwili te osoby, które były uwikłane w tą aferę korupcyjną, czy inaczej, co czujesz, kiedy one wracają też do działalności? Nawet nie mówię o tych podejrzanych jak Michniewicz, tylko o tych skazanych. Na przykład mamy historię niegdyś najlepszego polskiego sędziego, a później się okazało, że największego przekręciarza w środowisku sędziowskim. Jednego zaangażowanych, tak? Który obecnie jest szarą eminencją jednego z klubów ekstraklasy. Jeszcze z województwa mazowieckiego. Pan Grzegorz, bo o panu Grzegorzu mówimy, no nie powinien w tej chwili działać w ogóle w środowisku piłkarskim, dlatego że sąd nałożył na niego dyskwalifikację kilkuletnią i powinien się powstrzymać od jakiegokolwiek działania w zawodowym futbolu. Jak on to obchodzi swoją drogą? Ja nie wiem, czy on to obchodzi, ja tego nie powiem. Ja tego nie powiem, natomiast no, na przykład trener drużyny, którą wcześniej zajmował się pan Grzegorz, mówił o nim jako o jednym z prezesów, no więc już po tym jak nie powinien być. No, nie chcę rozpatrywać tej kwestii, dlatego że to znowu jest prywatny klub. Tak? Jeżeli okazuje się, że ktoś łamie wyroki sądowe, sąd powinien to zweryfikować i taką osobę ukarać. W sposób finansowy, czy w sposób nawet z tymczasowego aresztu. Natomiast bardziej bym się pochylił nad takimi osobami, jak chociażby pan Andrzej W., zwany Cięciem z Paryża, który był trenerem bramkarzy reprezentacji Polski, który został skazany w wątku dotyczącym Korony Kielce, kiedy naprawdę ustawianie meczów przez Koronę Kielce w trzeciej lidze, kiedy chciała awansować do drugiej ligi, było obrzydliwe. Jak przypominam sobie opisy tego, że kadra trenerska, czyli pan Dariusz Wdowczyk i właśnie pan Andrzej W., którego znamy jako Andrzej Woźniak, pożyczali pieniądze młodym zawodnikom podczas składek na łapówki, bo ci nie mieli tych pieniędzy, no to sobie myślę, ludzie, no w jaki sposób ta osoba trafiła do reprezentacji Polski? Jak Zbigniew Boniek, który twierdzi, że stara się o to, żeby polski futbol był jak najczystszy, że Zbigniew Boniek się na to zgodził? Jeszcze twierdził, że każdemu trzeba dawać szansę. Pewnie, że trzeba, ale dlaczego w reprezentacji? Może koledze jest łatwiej dać tą szansę, prawda? Pewnie oni są kolegami. Ja tego nie rozpatruję w tych kategoriach. Staram się mieć biznesowe, nie interesuje mnie. Stawiam to jakby sprawy czysto. Są pewne miejsca, w których nie powinni się pojawiać ludzie, którzy byli skazani za korupcję, tak? A w reprezentacji Polski nie powinny także się pojawiać osoby, które w jakiś sposób były związane z tym procesem. W jakiś sposób? Rzucę nazwisko teraz. Łukasz Piszczek. Czy czujesz taki niesmak, kiedy on jest teraz uznawany za wybitnego reprezentanta Polski, bo no, zasłużył sobie na boisku z pewnością, kiedy był rozpatrywany jako kandydat na asystenta selekcjonera i mówi się, że w przyszłości to właśnie ktoś taki jak on, piłkarz z doświadczeniem w Lidze Zachodniej,
z pewnym takim mindsetem na poziomie profesjonalnym mógłby zostać selekcjonerem? Czy wtedy też będziesz protestował? Jeżeli miałby zostać trenerem reprezentacji Polski, oczywiście. Jeżeli doczekamy tych czasów, mam nadzieję, że nie, no to także będę przeciwko temu protestował. Natomiast w przypadku Łukasza Piszczka to jest tak, że po pierwsze, on rzeczywiście jest wybitnym reprezentantem. Jest to naprawdę fantastyczny piłkarz, który wiele dał reprezentacji Polski. Moim zdaniem nie powinien był grać w tej reprezentacji Polski po tym, jak usłyszał zarzut korupcyjny. Był bardzo młody wtedy, bardzo młodym chłopakiem był. Młody wiek jest zawsze okolicznością łagodzącą w wymiarze sprawiedliwości nawet. Ale nie w reprezentacji moim zdaniem. A już po tym, jak nagłośnione zostały przez mój blog informacje o tym, że usłyszał zarzut, był przez jeden mecz kapitanem reprezentacji Polski. No to jest naprawdę bezczelność tych ludzi, którzy siedzą na stanowiskach kierowniczych w polskiej piłce, jest taka, że oni się generalnie tym nie przejmują. Mają to w nosie. A to właśnie ci ludzie powinni zabierać głos i mówić na ten temat i ostrzegać przed tym procederem. Powiem ci więcej. Wtedy, kiedy była ta konferencja prasowa Czesława Michniewicza pierwsza, kiedy Szymon zadał pierwsze pytanie dotyczące Michniewicza, to Kulesza powinien, pan prezes Kulesza powinien wstać, wyjaśnić wszystko i wtedy dopiero powiedzieć, że tutaj wyjaśniłem wam tę sprawę, dajmy człowiekowi szansę. Natomiast on wszystkich dziennikarzy spławił, co przy aplauzie, co po niektórych dziennikarzy, dlatego że środowisko dziennikarzy sportowych jest jakie jest. To są to ludzie związani z tymi piłkarzami od lat, znają się, więc rozumiem, że trudniej im jest krytykować. Dlatego najwięcej o korupcji w piłce nożnej piszą zwykle ludzie, którzy nie zajmują się dziennikarstwem sportowym na co dzień. Dlatego, że ich nie łączą żadne układy, żadne obawy, że jak ja powiem źle o tym, to wtedy nie dostanę jakichś informacji. To nie ma żadnego znaczenia. Trzeba mieć odwagę, być dobrym dziennikarzem i wierzyć w to, co się robi, że dziennikarstwo to jest jakaś misja, że to nie jest zwykły zawód, jak i wielu innych. Dlatego cieszę się, że miałem okazję przy różnych tematach pracować z takimi dziennikarzami, którzy tacy są. I to właśnie to mówimy o Szymonie Jadczaku, o Jacku Harłukowiczu, o Antku Budajskim z Wrocławia. To są ludzie, którzy jak piszą, to warto ich poczytać. Jasne. Kilka lat temu głośno było o tym, co dzieje się w Krakowie, jak to kibice, najwierniejsi fani doprowadzili klub do upadku, wespół tam z jakimiś lewymi księgowymi, jak pani Marzena S. chyba w tej chwili przebywająca w zakładzie karnym. Czy po tym, co zobaczyliśmy wtedy, po tym jak Wisła Kraków no, została najpierw cudem uratowana przez Błaszczykowskiego i innego biznesmena, a w tej chwili też ma, przeżywa swoje suchoty nadal, czy możemy powiedzieć, że tego typu sytuacje w Polsce należą do nie tak odległej, ale jednak przyszłości? Czy na przykład są kluby w Polsce, w którym procedery niebezpiecznego zbliżenia stadionowego gangsterstwa i zarządów klubów nadal są aktywne? Znaczy o takich sytuacjach to dowiadujemy się wtedy dopiero, kiedy ktoś o tym powie. Tak? O Wiśle od dawna mówiło się o tym, że jest to klub, w którym istnieją dziwne relacje między, ja nie nazwałbym ich kibicami, powiedzmy ludzie, którzy przychodzą na stadion i także przy okazji kibicują Wiśle, byli w ścisłym związku z władzami klubu. Takich klubów być może w Polsce jest więcej i to niekoniecznie dlatego, że władze klubów chcą współpracować z pseudokibicami czy z chuliganami, ale dlatego, że są po prostu zastraszani i czasami nie mają innego wyjścia, chociaż ja oczywiście tego nie tłumaczę, to nie jest wytłumaczenie. Natomiast Wisła to był skrajny przypadek, no tutaj jakby chyba nie było innego takiego klubu w Polsce i mam nadzieję, że nie będzie, który na taką skalę jakby został zniszczony przez ludzi, którzy mienili się nazwą kibiców tego klubu. Muszę powiedzieć, że było to dla mnie bardzo bolesne, bo to też w jakimś stopniu skompromitowało ideę klubu posiadanego przez kibiców. Coś, co u nas w AKS Zły jest rzeczą bardzo ważną, coś, co leży u naszych podstaw ideologicznych, tutaj ukazało się w formie skrajnie spatologizowanej, tak? Czyli ludzie, którzy mienili się, faktycznie byli oczywiście przestępcami, nie żadnymi kibicami, jednak gdzieś taki sygnał idzie świat, że kiedy klubem zarządzają kibice, no to się kończy tak jak w Krakowie.
Czyli w tej chwili nie jesteś w stanie podać przykład klubu, w którym no nie jest dobrze w tej chwili, że ten mariaż jest niebezpiecznie bliski. Nie, ja tym akurat się nie zajmuję, więc no nie chciałbym jakby tutaj wymieniać nazw klubów. No bardziej mnie interesuje jakby i bardziej obserwuję to, co się dzieje w niejasnych jakichś sytuacjach związanych chociażby przez w klubach, które są finansowane, współfinansowane i rządzone przez samorządy. Wydaje mi się, że to jest patologiczna sytuacja i absolutnie nie powinna mieć miejsca, dlatego że pieniądze publiczne powinny być przeznaczane, tak jak we Wrocławiu, na ZOO, a nie na Śląsk Wrocław, któremu kibicuję między innymi, i w parę innych miejsc. Natomiast tam idą na działalność sportową, której efekty są takie, jakie są, więc patrzę na to z przykrością, a Śląsk nie jest jedynym klubem utrzymywanym przez samorządy i wydaje mi się, że tu jakby powinny być jasne przepisy, które regulują to, że kluby należą do prywatnego biznesu, a ewentualnie do takich lokalnych samorządów, tak jak jest Zły, czy może w podobny w stylu St. Pauli niemiecki, które od lat jest znane z tego właśnie, że jest współrządzony przez kibiców i wydaje mi się, że całkiem nieźle im to wychodzi. Ale może tutaj dotykamy nie tyle typu własności czy struktury własności, co po raz kolejny jednak kompetencji zarządczych, że jednak trudniej jest, zarządzając klubem z pozycji miasta, dobrać odpowiednich, kompetentnych ludzi niż w przypadku, kiedy klub jest zarządzany przez prywatny biznes, który jednak ma już obcykane to całe know-how, takie ogólnie zarządzanie organizacją. No tak, no ale prezesem Śląska Wrocław jest obecnie Śląsk od dwóch sezonów, jeżeli ktoś nie wie, walczył o utrzymanie się w lidze. Jest człowiek, który był prezesem wrocławskiego klubu wtedy, kiedy zdobywał w 2012 roku Mistrzostwo Polski, więc no, wydawałoby się, że ten człowiek, który jest powiązany z polityką i nie jest to jakaś szczególna tajemnica, no wydawało się, że wtedy ma kompetencje, no natomiast teraz ostatnie decyzje, mówię o ostatnich latach, ostatnie decyzje dotyczące trenerów, sposobu finansowania i tak dalej, nie jest to fajne i no, jest to na pograniczu patologii, tak? Dobrze, mi się wydaje, że przyszedł moment, kiedy oddamy głos publiczności. Czy jakieś pytania? Okej, proszę. To tak w nawiązaniu może do ograniczeń w związku z zakładami zawieranych przez samych piłkarzy. Co prawda rozmowa toczyła się bardziej, jeśli chodzi o to, co mamy na polskim podwórku, ale też jest głośna sprawa Ivana Toneja, który też sporo meczów ma przez siebie ustawionych. Część dyskusji publicznej była na temat, że okej, ale on ustawiał jakieś tam inne rozgrywki, potem się okazało, że między innymi stawiał zakłady na przegraną własnej drużyny, co jest, no, brzmi po prostu jak absurd. Czy mamy jakieś pomysły po prostu, żeby rozgraniczyć jakby, jakie zakłady piłkarze mogliby zawierać, które by były w oczywisty sposób niezwiązane z nimi, jak po prostu takie sytuacje próbować jakoś uregulować? Czy mamy wszystkim sportowcom zabronić uczestnictwa w zakładach bukmacherskich absolutnie tak, żeby nie mogli w ogóle brać w nich udziału, czy jednak można wypracować jakiś model, żeby nie było to związane bezpośrednio z ich grą? Ja jestem przeciwnikiem generalnie zakładów bukmacherskich. Uważam, że generalnie powinny zostać zlikwidowane, więc tutaj jakby moje zdanie jest dosyć jasne, chociaż mam świadomość tego, że jest to niemożliwe do przeprowadzenia raczej. Natomiast no, przepisy są jasne, no, sportowcy nie mogą generalnie obstawiać, a już sytuacja, w którym obstawiają mecze, w których grają, no, jest patologiczna i powinna skończyć się karą więzienia. Tutaj nie ma innego wyjścia, trzeba jasno pokazać, że nie może być takiej sytuacji, że mecz, w którym gra dany zawodnik, jest obstawiany przez niego i dodatkowo jeszcze pada taki wynik, jak on obstawił. No była taka sytuacja w Polsce w znacznie niższych ligach, bodajże to było w czwartej lidze, że piłkarz, który siedział na ławce,
poprzez swoją żonę obstawił wynik meczu innej drużyny i on został ukarany za to dyscyplinarnie. Co prawda kara była dosyć taka symboliczna, ale to było jasne pokazanie, że takich rzeczy absolutnie nie można robić. I generalnie uważam w kontekście tego, że no, nie da się zapewne zakazać zakładów bukmacherskich w ogóle, zwłaszcza, że łożą duże pieniądze na sport i tutaj jakby żadna też federacja sportowa się nie zgodzi na to, po prostu zakazać jakiejkolwiek możliwości uczestniczenia w obstawianiu jakiejkolwiek dyscypliny. Podobno pan Hubert z Białegostoku, o którym mówiliśmy wcześniej, obstawiał, tak twierdził, wynik meczu tenisowego. No więc to też rzekomo nie była piłka nożna, ale też za to został ukarany. A właśnie, jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie na temat właśnie sponsorowania lig całych i zespołów piłkarskich przez firmy bukmacherskie. Czy to nie jest tak, że trochę polskie kluby i nie tylko polskie przypominają narkomanów uzależnionych od dopływu gotówki ze strony tych? Spójrzmy na koszulki polskich klubów z ekstraklasy. Lech Poznań, Jagiellonia Białystok. Tak, można by wymieniać te zespoły. Trzeci szczebel rozgrywkowy nazywa się Ewiner Druga Liga. Drugi, Fortuna Pierwsza Liga. Tak? Te zakłady bukmacherskie są wszędzie, oplatają polski futbol. Jesteśmy, my jako piłka nożna, jest głęboko uzależniona chyba też od współpracy z tymi podmiotami. Zakłady bukmacherskie też twierdzą, że po prostu sponsorują polski sport. Pomagają. Nie tylko polski, że pomagają polskim sportowcom, ale także z innych krajów. No i w pewnym sensie rzeczywiście tak jest, bo te pieniądze trafiają do poszczególnych sportowców, do poszczególnych klubów. No ja tutaj pozostanę przy swoim zdaniu. No jestem przeciwnikiem generalnie istnienia zakładów bukmacherskich, ale jak one już istnieją, to trudno mi wyobrazić sobie, że można zakazać im sponsorowania poszczególnych klubów czy sportowców. Okej, czy jeszcze jakieś pytania? O, proszę bardzo. Dlaczego uważasz, że niemożliwe jest zabronienie... Skąd twoje przekonanie, że niemożliwe jest zupełne zabronienie czy zakazanie bukmacherki? Siły politycznej, ani siły gospodarczej, która byłaby zainteresowana, żeby legalnie istniejące zakłady bukmacherskie zlikwidować. Jedynie o czym mówimy, to walka z tymi, które działają nielegalnie w internecie, zagraniczne, nie płacą w Polsce podatków. Natomiast ponieważ ta branża hazardowa przynosi, bodajże w zeszłym roku przyniosła ponad 5,5 miliarda wpłaconych państwu podatków, domyślam się, że nic z tego się nie wycofa, więc no stąd też jest takie moje zdanie. Zresztą no nie słyszałem o tym, żeby ktoś z polityków polskich mówił o tym, że trzeba by było zlikwidować branżę hazardową w Polsce. Tak. Nawet to, o czym mówiłem, o tej brazylijskich próbach, one dotyczą tylko próby ograniczenia poszczególnych zdarzeń podczas meczów piłkarskich, a nie likwidacji generalnie zakładów bukmacherskich. Tak się zastanawiam, a może by... Skoro nie jesteśmy w stanie jakiegoś procederu wyeliminować, spróbujmy go kontrolować. Może skupić się na zwalczaniu działalności nielegalnych bukmacherów, dostępu do tych platform, jednocześnie próbując ustawami, regulacjami objąć tych działających legalnie. No ale to jest też tak, że te zakłady bukmacherskie, które działają nielegalnie w Polsce i pochodzą z zagranicy, no one są zawsze ten krok do przodu. No jeżeli coś państwo wymyśli takiego, co utrudni im działalność, to po 5-6 dniach oni będą mieli nowy pomysł. Więc no, my nie jesteśmy w stanie z tym walczyć, jeżeli nie powstanie jakaś ogólnoeuropejska platforma, która będzie zajmować się tym, żeby takie nielegalne działania na terenie krajów, w których poszczególne firmy działają, zostało uniemożliwione. No myślę, że bardziej sensowne w tej chwili jest ograniczenie się do tego, żeby jednak inwigilować ten rynek, sprawdzać podejrzane zakłady i próbować działać tak, jak działają poszczególni bukmacherzy, że blokują na przykład mecze, możliwość obstawiania meczów, na których pojawiają się dziwne zakłady, że nagle na czwartą ligę na Białorusi są stawiane dziesiątki tysięcy euro z Azji. Tak? No to z tym jest chyba łatwiej walczyć niż z tym, żeby zakazać działalności nielegalnej w poszczególnych krajach, przynajmniej
przynajmniej europejskich, bo nie mam zielonego pojęcia, jak sobie radzą z tym na innych kontynentach. No, ja też nie jestem tutaj jakby naiwny, no nie jestem kimś, kto będzie walczył z wiatrakami, daleko mi od tego, no i mam świadomość, że można tylko mówić, zwracać uwagę na problem, natomiast no od tego, żeby takie problemy załatwiać, no to są jednak ci, którzy mają odpowiednie instrumenta. Jasne. Był taki przykład tenisisty francuskiego, który no, szczególnie jeśli chodzi o jakość gry, nie był wielkim zawodnikiem. Chyba najwyższa pozycja 256 w rankingu ATP, ale miał pomysł swój biznesowy na siebie. Mianowicie jego uczestnictwo w turniejach właśnie było podporządkowane konkretnym zakładom bukmacherskim. Tak? I udowodniono mu chyba kilkanaście naruszeń. W końcu wpadł, uczestniczył w jakichś niskich rangom turniejów, ale zarobił na tych zakładach bukmacherskich, gdzie obstawiał swoje mecze, zdecydowanie więcej niż w wyniku sukcesów w jakichś konkretnych rundach turniejów tenisowych. I takich sportowców w różnych dyscyplinach może być wielu, natomiast dowiemy się o nich dopiero wtedy, kiedy ktoś ten proceder wykryje. No, zwykli ludzie, zwykli czytelnicy, kibice nie są w stanie jakby zweryfikować tego, czy ktoś gra uczciwie, czy nie. Mogą mieć podejrzenia, natomiast nie są w stanie udowodnić, że ten człowiek rzeczywiście uczestniczył w tym procederze nielegalnego obstawiania swoich spotkań, czy czyichś spotkań i nie są w stanie doprowadzić do tego, żeby taką sytuację i taką patologię ukarać. Tak, chociaż ja ci muszę przyznać, że ja trochę dziwię się tym ludziom, wiesz, na przykład ten bramkarz, cały czas myślę o tym bramkarzu Odry Wodzisław. Przecież on jest skończony tak naprawdę na jakimś poważnym poziomie piłki nożnej do końca, tak? Przecież nikt nie zatrudni, żaden poważny klub nie zatrudni bramkarza, który zrobił coś takiego. Teraz wszystkie te mecze transmitowane są gdzieś na YouTubie, tak? To będzie zawsze za nim chodzić, tak? Że ten tutaj Onopko się nazywał, puścił 5 takich koszmarnych goli, które były też gdzieś pod zakłady bukmacherskie to zrobione. Więc ja mimo wszystko, tak samo jak się dziwię temu Cibickiemu, który był jednak piłkarzem, który gdzieś tam mógł w tej poważnej piłce zaistnieć, a złamał sobie karierę właśnie przez coś takiego. No tak, tylko pan Piotr był uzależniony od hazardu, potrzebował pieniędzy. Paweł Cibicki, tak? Paweł, tak. Pan Paweł był uzależniony od hazardu, potrzebował pieniędzy i być może właśnie dlatego on zdecydował się na udział w tym ustawieniu meczu. Zgodził się na to, żeby dostać tę żółtą czy dwie żółte kartki i wynikało to stąd. Natomiast co do tego, no każdy ryzykuje. No, złodziej, który idzie do sklepu i chce coś ukraść, też nie podejrzewa albo nie myśli o tym, że go złapią, tylko myśli o tym, że go nie złapią, że mu się uda. I różnego rodzaju przestępstwa takie są, które się udają. A w świecie sportu też jest tak, że człowiek, który ustawiał mecze na Ukrainie, wyjechał do Polski, później pojedzie do Czech, do Bułgarii, Słowacji, a być może później do Afryki i tak to się może toczyć, więc ta jego kariera w cudzysłowie może dalej trwać, więc myślę, że tutaj nie jest czymś, co działa wstrzymująco na osobę, która uczestniczy w ustawianiu tych meczów, bo ona nie myśli o tym, że zostanie ukarana, że zostanie złapana, że to ktoś zauważy. Chociaż rzeczywiście niektóre przypadki są tak bezczelne, że aż trudno myśleć, że to jest możliwe, ale też potrafię sobie wyobrazić, nie znamy szczegółów działania tych mafii bukmacherskich, zwłaszcza tych pochodzących z Azji. Nie wiemy, jaki jest sposób ich działania, jaki jest sposób zastraszania ludzi, którzy ustawiają później mecze na boisku, bo nie wszyscy zapewne są tacy, że robią to tylko dla pieniędzy. Są na przykład tacy, którzy są uzależnieni i potrzebują pieniędzy, łatwo ich szantażować, tak? Mają jakieś swoje problemy i w ten sposób może to działać. Czyli taka mafia przyłapuje piłkarza w łóżku z prostytutką i ze ścieżką kokainy, nagrywają to ukrytą kamerą, następnie oczekują od niego konkretnych zachowań na boisku. W filmie na Netflixie Berlińskie psy była taka scena właśnie w ten sposób szantażowania zawodnika RB Lipsk chyba, tak. No tak, ale przekładając to na polski rynek, no, sędziowie, którzy jeździli do zajazdu czy do hotelu, w którym przyjmował ich Ryszard F. Fryzjer i którzy tam spotykali się z paniami, które specjalnie przyjeżdżały na spotkania z nimi, też zapewne nie spodziewali się, że później ten temat będzie wracał. Że to, że oni tam miło spędzają czas z tymi kobietami, dla nich miło zapewne, nie wiem jak to wyglądało z drugiej strony, chociaż mogę się domyślać,
później wróci do niej, że łatwiej ich będzie szantażować po prostu. No sorry stary, no, spałeś z tą kobietą tutaj, mamy to na filmie, mamy zdjęcia, musisz ustawić ten mecz. Właśnie, sędziowie. Ja też się zastanawiałem nad tym dzisiaj i wydaje mi się, być może to jest kontrowersyjne, że w tej chwili już praca tych arbitrów z polskiego topu, jak Marciniak, Raczkowski, Myć, że oni owszem, mogą popełniać błędy, bo każdy popełnia na boisku błędy, i piłkarze, i sędziowie, tak? Ale że to jest raczej czysta robota. Czy idąc na mecz ekstraklasy, tak, wierzysz, że sędzia wykonuje pracę sędziego i tylko i wyłącznie bycie dobrym rozjemcą jest jakąś ideą, która mu przyświeca. I oglądając mecz polskiej ekstraklasy, wierzę, że tam rzeczywiście wszystko jest uczciwie, że te pomyłki, błędy mogą się zdarzać każdemu, aczkolwiek teraz system VAR powinien weryfikować jednak te wszystkie nieprawidłowości i nie powinno dochodzić do sytuacji, do których czasami dochodzi i które wzbudzają podejrzenia kibiców. Natomiast no, nie mam takiego poczucia, jak miałem kiedyś, ale jak sobie przypomnę, jak w latach 90. chodziłem na mecze, to ja wtedy też nie myślałem o tym, że te mecze są ustawiane, że to jest teatr. Że ja myślałem, że naprawdę ci ludzie grają tam i chcą wygrać, a ja im kibicuję. Natomiast no, później się okazywało, no, że nie do końca tak było. Ja pamiętam, jak świętowałem w 2004 roku na stadionie w Poznaniu, czy to akurat nie było w Poznaniu, ale bo tam był mecz na wyjeździe wygrany, Puchar Polski zdobyty przez Lecha Michniewicza i później po latach no, poczułem, jakby ktoś mi szmatą w pysk walnął. Faktycznie, bo to były autentyczne emocje, coś strasznie ważnego dla mnie. To było ważne spotkanie. Tak? No, a takich spotkań było wiele, no, i dotyczące wielu sytuacji. Teraz tak, ja sobie jeszcze myślę o tym, o co pytałeś się, że są ludzie, którzy wracają i może można dać by im szansę, żeby wrócili do polskiego futbolu, żeby działali, żeby może się sprawdzili, żeby w jakiś sposób naprawili to, co kiedyś zepsuli. No ale tak sobie myślę, no jeżeli był taki trener Śląska, który kupował mecze w trzeciej lidze, żeby Śląsk awansował do drugiej ligi i później znowu został trenerem Śląska, no to jak zaufać trenerowi, który po pierwsze kupował mecze, ale po drugie też nie był w stanie awansować z tej trzeciej do drugiej ligi w sposób czysty. To samo było z Wdowczykiem i z Koroną Kielce, tak? No, że Korona systemowo kupowała mecze, Dariusz Wdowczyk, wtedy bardzo znany piłkarz i obiecujący trener, no nie był w stanie w sposób sportowy tej drużyny wprowadzić do drugiej ligi. Jak sam później twierdził, mafia piłkarska działała w ten sposób, że było to niemożliwe, żeby drużyna grająca w sposób tylko sportowy awansowała i być może miał rację, no ale te ich sukcesy z tamtych lat nie oznaczają, że to były prawdziwe sukcesy. To były mecze i sukcesy kupione za duże pieniądze. Trenerzy, piłkarze, działacze, sędziowie, obserwatorzy, wszyscy byli zamieszani w ustawianie meczów. Oczywiście nie wszyscy, wszyscy, o których mówimy, że zostali skazani. Brali duże pieniądze, bo jeżeli mówimy o 10 tysiącach złotych łapówki nieopodatkowanej za jeden mecz, to jeżeli policzymy to razy 4 mecze w miesiącu, to jest 40 tysięcy złotych w jednym miesiącu, a tych miesięcy, w których gra liga jest ileś, no to mamy ponad 200 tysięcy rocznie nieopodatkowanych pieniędzy. Po co było uczciwie sędziować? Jasne. W którymś z programów telewizyjnych też poruszających temat korupcji w sporcie, ktoś przytoczył temat, cytat byłego piłkarza i trenera, to był bodajże Marek Husto, który powiedział, że wszyscy byliśmy szarzy. To tak przerażające w sumie, że całe to pokolenie z przełomu lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku, być może oni wszyscy w jakimś stopniu, tak, żeby osiągnąć sukces, bo tak mówię, że nie dało się awansować bez tego, skoro wszyscy kupowali, tak, że oni byli umoczeni wszyscy. No wszyscy może nie, ale na pewno większość. Niektórym się udało i nie zostali później skazani. Ostatnio nagrywałem rozmowę dla TVP Sport do programu dotyczącego ustawienia Pucharu Polski, w którym grały Amika Wronki i Aluminium Konin. I dziennikarz, który zajmuje się tym tematem, opowiadał, że rozmawiał z piłkarzami, którzy grali wówczas w Aluminium i oni do tej pory żałują tego, że nie mieli szansy, żeby w sposób sportowy osiągnąć sukces, a ten sukces mógł zmienić ich życie. Nie osiągnęli tego dlatego, że Amika kupiła ten mecz, kupiła sobie Puchar Polski. To było w
wtedy, kiedy ta przerwa trwała tak niepokojąco. Tak, podobno licytowano. Tak, tak, tak. Ile powinien sędzia dostać pieniędzy. Dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dobrze. Bardzo dziękuję w takim razie. Dominik Panek, człowiek, który od lat tropi afery i nieprawidłowości w polskim sporcie, autor bloga Piłkarska Mafia, dziennikarz Polskiego Radia, był moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.